Przyjaciele, wiem, że sporo osób dzisiaj w czasie uwielbienia przyjęło jakąś formę wolności. Podnieś rękę. To bardzo ważne teraz. Posłuchajcie. Zabezpiecz to. Zabezpiecz to teraz decyzją swoją, teraz. I zabezpiecz to swoją wiarą. Zrozumcie. Ludzie czasami mówią tak. U was to jest takie, wiecie, fajne uwielbienie. Jak lubię tu przychodzić, ono jest takie mocne. Uwielbienie jest, albo go nie ma. Uwielbieniu jest życie, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Uwielbienie jest zaangażowane ciało człowieka, jest zaangażowane dusze i dopiero przechodzimy do spotkania duchowego. Ja po uwielbieniu bolą mnie bardziej nogi niż po 25 kilometrach spaceru, bo angażuję całego siebie. Jestem w nim cały. Kiedy Agata wydaje okrzyk bojowy, okrzyk ducha, rosną też emocje. Czujesz to, tak? I emocje, i dusza, i duch jest zaangażowany. Aaa! Idziemy! 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 Zdobywamy świat! Aaa! I kończy się uwielbienie. I wszyscy siadają. I wszystko siada. Do następnego uwielbienia. Do następnego uwielbienia. Wiecie, jak to tak działa? Jak z Ukraińcami teraz. Ten ma psa, ja też mam psa. Ten ma kota, ja też mam kota. Ten ma Ukraińca, ja też muszę mieć Ukraińca. Do pierwszego spotkania, jak nie wyczyści kibla po sobie. Jak zrobi krzywą minę przy śniadaniu, że to jednak nie jest taki mebelek, który można przesunąć sobie. Nie? Wtedy się zacznie, o, nie chcę Ukraińca. Weźcie go ode mnie. Wszystko są uniesienia emocjonalne. Dookoła nas to otacza. A my nie możemy pozwolić. Wiecie, ja wspominam często moje pierwsze spotkanie z Jezusem, bo spadły ze mnie ciężary. Realne ciężary. Ja zostałem uwolniony od tego świata. Wychodzę w niedzielę stąd, idę przez cały tydzień, jestem na różnych frontach, ale ogromną wartość dla mnie ma to, że jestem wolny od tego świata. Jestem tego świadomy. Nie zapominam o tym. I ta wolność, którą przyjąłem, tą wolność chcę nieść innym. Z każdej strony atakuje nas albo jakieś poczucie, jakieś systemy lękowe, albo cokolwiek. Możemy to nieść, ale to nie może być chwilowe. To nie może być przy okrzyku bojowym. Kiedy my się przebudzamy, kiedy znowu coś w nas pęka, to musi być zabezpieczone decyzją i wiarą. Amen. Amen.